Absurdalna propozycja Łukaszenki. Dyktator w piątek miał długie wystąpienie przed swoim parlamentem. Złożył ciekawe propozycje. Białoruś nie zamierza wymienić skazanego Andrzeja Poczubuta za zniesienie ograniczeń na przejście granicznych na granicy białorusko-polskiej. Stwierdził dyktator Białorusi Aleksander Łukaszenka. Przedstawił jednak inną, skandaliczną propozycję. Chce wymiany Andrzeja Poczubuta na mnie i członków Narodowego Zarządu Antykryzysowego, któremu przewodniczył. Jeden z propagandystów Łukaszenki zapytał go, czy można rozważyć wymianę Andrzeja Poczobuta, skazanego na Białorusi, pod warunkiem wznowienia przez stronę polską ruchu na przejściu granicznym Bobrowniki. Dyktator Białorusi odpowiedział, że nie akceptuje tego. Nie wymieniam kawałka granicy za osobą, stwierdził Łukaszenka. Jednocześnie Łukaszenka dodał, że jest skłonny do wymiany. Podał nawet konkretną propozycję. Jak chcą wymienić Poczobuta, to na łatuszką, stwierdził dyktator. Dyktator Białorusi dodał jednak, że nie zgodzi się na wymianę jeden na jednego. Chce, aby Polska przekazała mu całą grupę Narodowego Zarządu Antygryzysowego. Narodowy Zarząd Antykryzysowy założyłem w październiku 2020 roku. Stawiamy sobie za cel pokojowe zakończenie funkcji nielegalnych władz na Białorusi oraz ustabilizowanie systemu sprawowania władzy w kraju po przekazaniu jej narodowi. Zajmujemy się sankcjami przeciwko reżimowi i odpowiedzialnością karną Łukaszenki i jego wspólników w wymiarze sprawiedliwości międzynarodowej. I to nasza odpowiedź dla dyktatora Łukaszenki. Jesteśmy gotowi na wymianę. Ja i członkowie męskiego składu Narodowego Zarządu Antygryzysowego jesteśmy gotowi do wymiany. Za wszystkich więźniów politycznych znajdujących się na Białorusi. Cóż. Co jeszcze mogę dodać? Na Białorusi jest 1466 więźniów politycznych uznanych przez Organizację Obrony Praw Człowieka Wiasna. Według organizacji Dysydenci ich jest 1750. Według ocen różnych niezależnych ekspertów możemy mówić nawet o 5000 więźniach politycznych na Białorusi. Ale Łukaszenka, proponując wymianę, de facto przyznał się na cały świat, że trzyma więźniów politycznych na Białorusi za zakładników. Łukaszenka jest terrorystą i powinien ponieść odpowiedzialność za swoją działalność. Jeżeli posiadacie możliwość i chcecie wesprzeć naszą walkę, pracą zespołu Narodowego Zarządu Antygryzysowego. Będziemy wdzięczni za Waszą pomoc i wsparcie.